Cześć, witajcie. Ja nazywam się Smokol, a to jest Call of Duty Vanguard, a konkretniej dogrywka. Dlaczego? Ano dlatego, że na streamie numer 3 zatytułowany Panna Skowronek wywaliło mi grę do pulpitu i pojawił się problem ze streamem. Nie umiałem go uruchomić. Musiałem całkowicie na nowo odpalić po prostu kompa, dlatego stwierdziłem, że końcówkę misji Czwarta Rzesza nagram po prostu jako materiał, żeby nie robić nowego live'a, nie przedłużać tego. Też sam nie wiem, ile nam zostało do końca tej misji, także widzimy się w menu gry, jesteśmy we Czwartej Rzeszy. No i moi drodzy, ja robię po prostu kontynuację tej misji. Nie będę jej przechodził od nowa. Także mamy ekran ładowania. I no powiem szczerze, ten wątek w Berlinie całkiem ciekawy. Wiem tylko tyle, że grę wywaliło w momencie rozwalania czołgów. No mamy ekran ładowania. Mam nadzieję, że już wszystko będzie ok. Dobra, mam nadzieję, że gra się za chwilę wczyta. Dobra, mamy loading. Ok. Wow, ja jestem aż panią Poliną. Tak mnie daleko cofło. Tak, mamy oczywiście po górze. Ojejo. Tutaj będzie ciekawie. Dobra. I robimy po prostu kontynuację. Fajne jest to, że tych Niemców da się tam z pistoletu. Wow. Panią, niech mi pani się wybie. Dobrze. Pęk. Pęk. Okej. W swoim czasie możecie też pod tym filmem napisać komentarz, czy po prostu chcielibyście, żebym po prostu jakieś tytuły przechodził właśnie w formie takich odcinków. Możecie też sami napisać, czy lepiej wam się po prostu ogląda gry fabularne na tym kanale właśnie w formie live, czy chcielibyście, żeby jakieś tytuły były po prostu w formie odcinków, nie? Okej. Dobra, tutaj na pewno trzeba będzie zdjąć tego gościa z KM-u. Dobra. On jest zdjęty. W ogóle musimy KM-y zdjąć. Dobra. O, to się o dziwo udało zrobić z wykonaniem jednego strzału. Dobra, teraz tutaj mamy snajperów. To nie będzie łatwe zadanie. Kurde, zniknęli obaj. Dobra, tego pana zdjąłem. Teraz muszę poczekać, aż ten pan się stabilizuje. Pięknie to poszło. Dobra, teraz trzeba zabić panów z miotaczem ognia. No to się za pierwszym razem teraz nie udało. Dobra, ale mam nadzieję, że się uda. Pięknie. Ten pan oberwał. Dobrze, ten pan oberwał i został jeszcze jeden, on jest tu. Dobra, dostał. Kurczę, mamy jeszcze jednego pana, widzę, z miotaczem ognia. Dla ciebie, Misza. No i pięknie trafiony strzał, niczym seria Sniper Elite. Pięknie to zostało wykonane. Dobra, teraz mamy... Ojej, mamy rozwalić czołgi.
więc to nie będzie łatwe zadanie. Zdaję sobie z tego sprawę. Tu nas w tym miejscu rozwaliło, jak mi się udało jednego czołga rozwalić. Okej, okay, ale postaram się jakimś cudem to zrobić. Okej. Okay. Dobra. Przykryłem bombę. Come on, róbka boom. No i pięknie. Jeden rozwalony. Zostały jeszcze dwa. Tylko jak się do nich zbliżyć, to nie jest łatwe zadanie. Ale okej. Okay. Poczekajmy. Muszę to mądre zrobić. To trzeba będzie trochę Niemców powybijać na pewno. Dobra, bomby. Bomby mam ustawione. Kurde, te czołgi są tak blisko siebie. No dobrze, mistrzu, ale to nie jest takie proste, że użyję ładunków wybuchowych. No chłopie, muszę się dostać do tego czołgu, a to nie jest takie proste. O, muszę uważać, bo tu granat ruszył. O, ała. Where is the czołg? Where is the czołg? Dobra. O, tutaj mam Niemców. Jezus Maria, a tutaj ten napierdziela z tego czołgu. To nieźle. Come on, mistrzu. Tulu złoty. Ale wystrzelajcie w tych Niemców. No bo kurde, albo ja mam czołga robić. Ło, żeby mnie nie przejechał tylko. Ła, zaklinowałem się. Jezu, Jezu, Jezu. Jezu. Uciekaj. Jest, dobra. Drugi zniszczony, został jeszcze jeden. Yeah. Ale powiem wam szczerze, presja jest, dobra. Bijcie tych Niemców do cholery! Szajse! Dobra, jest. Dobra, przeładujemy. Uzupełnimy sobie amunicję. Tu są Niemcy. Powyszczelamy w miarę możliwości. Dobra, tutaj są kolejni. Dobra. Jako tako to poszło. Ale ich tu jest od groma, nie? Ich tu jest po prostu od groma. Dobra. Come on. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. Przerzuciłem bombę. Przykryła się. Więc... oby to zadanie zostało wykonane. Arturze! Opancerzony pojazd zniszczony! Pięknie. Mamy 3 na 3. O! Dobra, trzeba zniszczyć barykadę. To nie będzie proste. No bo tak, trzeba ich oflankować. Kurde, oni siedzą na KM-ach. Masakra! Nic to nie dało. Kurczę, tam trzeba jakoś próbować wejść. Dobra, nie wiem to, czy to co zrobię będzie mądre. Kurde, tu się nie da wejść. Ale... masakra! Jak tam gościa od KM-u? Nic nie pomaga! Mam pewien pomysł. No nie wiem, czy granat pomoże. Granat! O! Udało się! Granaty!
Ale jebło! Hej, idziesz na szpicy! Jesteśmy tuż za tobą! Załatwię to szybko! Dobrze, nadal żyjesz! Wszyscy jesteśmy! Dobra. Idziemy! Mamy 100 metrów do celu. Zobaczymy, co się uda zrobić. Podejrzewam, że ich tu będzie mnóstwo. Dałoby się skupienie. Właśnie. To trochę zepsułem. Kończy amunicja. Matko i córko. Ło! Dobrze wyczułem moment. Ty, cwaniaku, jeden. A ja mam pytanie, po co tu jest Panther Shrek w ogóle potrzebny? To jest dobre pytanie. No nie zwalniajcie! A ich tu jest multum, człowieku! Jakby się ich zabijali hurtem, no to by było dobre, a tak to... Kurde, to był mój... Pierdolę, tu się rozpierdol robi. Dobra, zabiłem pana Niemca. Ale tutaj trzeba pozabijać kolejnych panów Niemców. Znaczy ogólnie pod względem historycznym to... Niemcy nie byli tacy potężni w 45. A tutaj... Niemcy mocni, gotowi, ja by tutaj, nie wiem, jeszcze ta wojna 5 lat miała potrwać. Trochę mało amunicji. Nie cieszy mnie to. Ale widzę, że jest skrzynka z amunicją, także już tam podążam. Yeah. O, bardzo proszę, o tak. Ten pan oberwał. Następny pan jest. O ty, no, oj. Trochę mnie zaskoczył. Dobra, udało się go zabić. Dobra, mamy punkt kontrolny. Przeszukanie robimy. Dobra, co teraz? Jaki ładny emblemat. To na super glupo przyklejone? Co do ciebie należy, Way? Dobra. Trochę amunicji się przyda. Czekamy, Way. Chyba na nas czekają. Hej, Lukas, masz dla mnie granat? Przywal im ode mnie! Tak, slow motion. Ale coś się nie udało do końca. Co tu się dzieje? Co tu jest za tym? Co tu jest za młyn? Szanowni Państwo! Ja na pewno nie będę tęsknić za Berlinem! Nie wierzę, w końcu się w czymś zgadzamy. A, dobrze, że się dogadujecie. Reisinger musi być już blisko! To jest to, chwila prawdy. Dopadnijmy Drania, za Nowaka. I za Richarda. Dziś zamkniemy ten rozdział. Już czas! No, fajnie by było. Jakby ten rozdział był zamknięty. Okej. Ja tu podejrzewam, że tu się... jest! Pewnie na pasie startowym. Podejrzewam, że on się tu zaraz pojawi. Dym! Zaraz się tu... Zaraz się tu Niemcy pewnie pojawią, to jest pewne, dobra. Uzupełniamy amunicję. I... To co, nie możemy zaatakować? Przed chwilą była taka opcja, no właśnie. Kurde, to był... Ła. To był pewnie... Ten... York?
York Monster, czy jak to on się tam nazywał? Jezus Maria. O, York Murder, no. To padła odpowiedź. A te York Murdery są kurde skubane. Ciężko ich rozwalić. Ło! No nie! Naprawdę? Jeszcze tutaj snajper? Trochę za dużo jak na... Jak na jeden dzień, jak na... Ale dobra. Atakujemy. Freisinger nie będzie sam. Lotnisko już blisko. Szykujcie się. Chwila prawdy. Dobra. Mamy lotnisko. Dobra, otwieraj to. Dobra. Z miłą chęcią ci pomogę. Wszyscy gotowi. No to ruszamy. Dobra, trzeba go będzie schwytać. O Jezu! Spierdzielił! Gdzie on jest? Ale co go mam biegiem brać? Dobra, jestem blisko. Wow. To koniec. Nie zabijesz mnie. A żebyś się kurwa zdziwił. Nawet alianci nie zostawiliby tak ważnej decyzji zwykłym żołnierzom. Nie możemy go zabić. Ma dane, po które tu przyszliśmy. Hej! O nie. Żywym czy nie, trzeba startować. Nic nie powiem. Stefan! A myślałem, że dostanie kulę w łeb, a jednak wasze rządy nie. Sowicie mnie wynagrodzą. Jeżeli zechcę współpracować, to mój nowy początek. Życie w amerykańskim luksusie. Chciałbym tak. Być może nawet założę rodzinę. Nic z tego! Nie będzie drugiej szansy. Czy on został polany benzyną? Kim ja jestem? Wy wiecie, ile jestem wart? Wiecie co, no Hitler też został spalony po popełnieniu samobójstwa. No ale tutaj mamy spalenie żywce. To było szybkie. No i to chyba na tyle. Okej. Nagrywka zrobiona. Jak to wygląda? Będzie gorąco! Czyli tak jak lubię. Hej, wracamy do gry. O tak. Co my tu mamy? Zielony przylądek, Bahamy, Argentyna. Nawet Antarktyda. Chryste, te parszywe gnoje prowadzą operacje na całym świecie. Nawet tuż pod nosem. Ludziska, spójrzcie no tutaj. W dziesiątkę. Niemiecki samolot w 45. Sprawdźmy. No mało prawdziwe.
Patrzcie na to. Projekt Nova. Mam tu lepsze. Projekt Ether. Wskrzeszanie zmarłych. Nie chce ktoś złota nazistu? Będziemy mieli co robić. No dalej. Sprawdźcie resztę. No jesteś. Już chciałem wypróbować tego autopilota. Co to ten projekt agregat? Sekretna placówka rakietowa. Dolecisz czymś takim? Ha! Ja dolecę wszystkim. Ej, trzymać się tam! Shawny Wade! Wykonaliśmy misję, ale to nie był koniec. Sojusz alianckich komandosów. Zahartowani w ogniu, byliśmy grotem włóczni. Byliśmy awangardą. No nie, chyba. No i moi drodzy, mamy napisy końcowe, czyli no nie była to jakaś mega długa dogrywka, której nam zabrakło do live'a. No ale korzystając z tego, że są napisy końcowe, no to wypowiem się na ten temat, na temat Call of Duty Vanguard, więc tak. Jak to wspomniałem na wcześniejszych naszych spotkaniach, które były w formie live, mówiłem, że to jest ostatni tytuł Activision, który skupił się na tematach związanych z II wojną światową i ogólnie mogę powiedzieć, że fajnie została ta II wojna światowa pokazana, odczarowana, fajnie się to grało. Chyba najbardziej podobał mi się wątek właśnie panny Skowronek, czyli Poliny, wątek, związany ze Stalingradem, z tego względu, że no to jest, to było coś nowego, tego po prostu brakowało moim zdaniem w grach wojennych, bo to Call of Duty World War II głównie skupił się na Normandii, na operacji D-Day, na lądowaniu w Normandii, bardziej na froncie zachodnim. Ostatni raz wątek Stalingradu czy frontu wschodniego był pokazany, z tego co kojarzę, w Call of Duty 2, więc fajnie, że w takim netgenowym wydaniu została ta druga wojna światowa i ten wątek po prostu przedstawiony. Widać, że tutaj no, ta historia jest trochę fikcyjna. Momentami zajechało to science fiction, bym powiedział, bo tak jak było to na live, gdzie niszczyliśmy czołgi. I tak jak tutaj na tej dogrywce, gdzie mieliśmy do zniszczenia te trzy czołgi, zauważyliśmy, że możemy to zrobić jednym ładunkiem C4, co no, w rzeczywistości nie jest możliwe. I no, największy paradoks, że mogliśmy sztukasa zestrzelić po prostu bronią palną, niezależnie, czy to było po prostu strzelba, czy karabin maszynowy. No to bym powiedział trochę takie absurdalne i tak dalej. Fajne motywy historyczne, połączenie kilku różnych bohaterów z różnych frontów, którzy walczyli w różnym etapie po prostu wojny ze wspólnym wrogiem. I powiem szczerze, wydaje mi się, że to akurat było takie fajne, żeby dotrwać to po prostu do wspólnego końca. Bardzo wydaje mi się, że fajny po prostu pomysł, tylko szkoda, że taki krótki. I wydaje mi się, że to już jest powoli taka zmora z serii Call of Duty, bo no niestety gry z serii Call of Duty co roku wychodzą, no wychodzą, tak? Co roku jest nowa odsłona. Teraz Call of Duty bardziej idzie w stronę no, wojny współczesnej, ale
dostajemy coraz krótsze kampanie, a cena, cena Call of Duty idzie mocno do góry. No ale w przypadku na przykład Call of Duty Black Ops 6, które ma wyjść w tym roku, no ono trafi do Game Passa, bo przecież w zeszłym roku doszło do bardzo głośnej transakcji na rynku gier. Microsoft i studia Xboxa wykupiły Activision i dzięki temu no, najnowsze Call of Duty pojawi się w Game Passie. No ale coś kosztem czegoś, tak? Poszły podwyżki Game Passa, powstały nowe pakiety, no więc to trzeba kupić droższy pakiet, który chyba kosztuje około 75 zł. Teraz już tak mówię w ciemno, bo czytałem to po prostu kilka dni temu i nie zanotowałem sobie tego, nie wbiłem to sobie, tego sobie po prostu w głowę. No ale jest to po prostu plan, żeby te gry mieć po prostu na premierę. Tak to po prostu wygląda. No, jest to dziwne, ale no, musimy się powoli do tego przyzwyczaić, że gry, że gaming, że to się staje po prostu coraz to droższe, że gry tego segmentu AAA czy razy A, jak to woli, stają się po prostu coraz to droższe, a całkiem niedawno nawet czytałem, że ma się pojawić jeszcze nowy segment jako 4A, czyli 4A, i te gry mają być po prostu no jeszcze droższe po prostu w produkcji, no bo głównie chodzi o to, że gry stają się coraz to bardziej droższe w produkcji, ale też wydaje mi się, że mamy taki po prostu problem, że te gry nie przynoszą nic innowacyjnego, są często robione na tych samych silnikach, bo bardzo wielu deweloperów bazuje na silnikach Unreal Engine i tak dalej, na gotowych silnikach, a nie na jakichś po prostu silnikach autorskich, i pojawiają się po prostu problemy z optymalizacją. Już nie będę mówił o tym, że większość tytułów pojawia się powoli no, w Early Accessie i płacimy za to jak za pełnosprawny tytuł. No trochę wydaje mi się, że ten rynek gamingu idzie w tą złą stronę i ciężko mi powiedzieć, czy ceny gier, rynek gamingu zaczął się psuć przy no, tej nowej generacji konsol, no, która trwa obecnie, czyli przy premierze Xboxa Series i PS5, czy jednak COVID i pandemia oraz lockdowny doprowadziły do takiej sytuacji, że ten gaming momentami trochę upadł pod względem po prostu jakościowym, no ale też nie ukrywajmy finansowym, pod względem po prostu takim sprzedajności, bo to wszystko poszło na pracę zdalną, nie było tego w biurze, nie było tego jak koordynować, że te gry wychodzą bardziej niedopracowane, że niektóre tytuły są przesunięte, że niektóre tytuły no, tworzy się po prostu dłużej i tak dalej, i tak dalej. Czy chciałbym zobaczyć kolejną odsłonę Call of Duty w klimacie II wojny światowej? Powiem wam szczerze, może niekoniecznie Call of Duty, bo chciałbym, żeby ktoś inny się podjął tego tematu, bo na Activision obawiam się, że dalej klepałoby te same wątki, bo dla Amerykanów przecież wojna zaczęła się w roku 1941, to jeszcze we grudniu, atakiem na Pearl Harbor i tak dalej, i tak dalej. Ja cały czas uważam, że brakuje tych wątków pokazujących
różne rzeczy. Popowiem tak, jeżeli ja bym po prostu chciał, o, mamy tutaj wątek, mieliśmy tutaj wątek z Afryką, tak, wątek z Afryką, była bitwa o Tobruk i tak dalej, ja bym chciał zobaczyć bitwę pod El Alamej, gdzie no wcielamy się po prostu w polskiego żołnierza, po prostu jakiś polski wątek. Chciałbym zobaczyć o desant aliantów w roku 1943 właśnie na Włochy, na Sycylię, gdzie bierzemy udział w bitwie o Monte Cassino. Battlefield 5 poszedł w takim kierunku bardzo fajnym, norweskim, że tam był norweski ruch oporu i tak dalej, ale też bym chciał zobaczyć na przykład bitwę o Narwik między innymi, bo tam też w bitwie o Narwik wysłużyli się Polacy. Wiecie, jakieś takie wątki, które nie skupiają się tylko i wyłącznie wokół Wielkiej Czwórki, czyli wokół Ameryki, Francji, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, tylko też po prostu pokazać te inne nacje, które też w jakimś tam stopniu zasłużyły w historii II wojny światowej. Tutaj mieliśmy taki jeden motyw, bardzo fajny motyw Call of Duty związany z bitwą o Midway, gdzie mieliśmy samoloty, ale... Brakuje mi takiego wątku związanego z takim początkiem wojny, tak? Już nie chodzi mi konkretnie o kampanię wrześniową, ale przecież bitwa o Anglię, Division 303, można by to było pokazać, bo skoro Call of Duty Vanguard w fajny sposób pokazał fragment kampanii bitwy o Midway, no to czemu by nie pokazać bitwy o Anglię, tak? Że to było ważne znaczenie i to był pierwszy taki poważny ruch oporu w Europie i pierwsza taka no, porażka tej nazistowskiej machiny wojennej. Więc to na pewno, ale też chciałbym, ale obawiam się, że tego się nie doczekamy. Nie doczekamy się w grze poświęconej II wojnie światowej, w szczególności w Szelance, wydaje mi się, że nie doczekamy się takiej sytuacji, gdzie... będziemy mieli wątek niemieckiego żołnierza, żebyśmy poznali przyczyny, czy tam motywacje, inne wątki związane z... tym, co motywowało takiego Niemca do wyjścia na front i tak dalej, bo cały czas się mówi, że II wojna światowa to była, wiecie, taka wojna dotycząca po prostu ideologii, że to była wojna ideologii, tak, że demokracja to dobro, tak, alianci to dobro, bo to demokracja i tak dalej, no tam ewentualnie jeszcze komunizm, no bo dołączyli do nich nazizm, to po prostu zło, bo to był rasizm, mordowali ludzi, Holokaust i tak dalej, nie? No, ale wydaje mi się, że gdyby przedstawiono wątek takiego niemieckiego żołnierza, to wydaje mi się, że można by było poruszyć niesprawiedliwość, tak, po traktacie wersalskim, po pierwszej wojnie światowej, że można by to było po prostu w jakimś tam stopniu pokazać. A druga rzecz, no, wydaje mi się, że w żadnej grze drugowojennej, czy to by była strzelanka, czy jakakolwiek gra, która by przedstawiała temat drugowojenny, wydaje mi się, że nie zobaczymy tematu Holokaustu. Że żadna gra nie poruszy tego tematu, a wydaje mi się, że ten temat też powinien być po prostu jakoś poruszony. Wiadomo, nie było żadnej misji związanej z
operacją, która miałaby doprowadzić do wyzwolenia obozu, ale przecież byli więźniowie, którzy uciekali, między innymi na przykład skalę Auschwitz. I to były ucieczki udane, więc no taki wątek może byłby trudny, ale wydaje mi się, że mógłby być bardzo, bardzo ciekawy. I wydaje mi się, że może taka gra, gdyby się skupiała też trochę na trudnych aspektach, powodowałaby jakieś takie większe zainteresowanie, może większy po prostu odbiór tego wszystkiego, nie? Bo wątków do pokazania z historii II wojny światowej, w grze poświęconej II wojnie światowej, jest dużo, dużo więcej. Bo na przykład można by było poruszyć wątek właściwie dwóch przegranych powstań, ale można by było poruszyć ten wątek. Pierwszy to powstanie Żydów w getcie warszawskim w 1943 roku i wtedy można by było w jakiś tam lekki, delikatny sposób poruszyć wątku fabularnym, wątek Holokaustu. Bo by po prostu pokazywało, że którzy po prostu leżyli o tą wolność i no, nie chcieli iść do wagonów bydlęcych, do fabryk śmierci, do krematoriów, żeby po prostu zginąć w sposób przemysłowy, tylko po prostu chcieli zginąć w walce. A druga rzecz, wydaje mi się, że też można by było pokazać nie tylko Polakom, ale wydaje mi się, że i całemu światu wątek związany z powstaniem warszawskim, bo wydaje mi się, że to byłoby coś fajnego. Wydaje mi się, że pokazanie takiej walki, mówię to teraz tutaj na przykładzie właśnie Call of Duty Vanguard, bo fajnie był trochę pokazany wątek tej walki w Stalingradzie, zniszczonym Stalingradzie, że wydaje mi się, że fajnie by było zobaczyć ten wątek walcząc po prostu jakimś żołnierzem AK w niszczonej przez Niemców w Warszawie. Wydaje mi się, że to by był bardzo fajny wątek, ale czy Activision, nie wiem, czy EA zdecydują się powrócić do wątku II wojny światowej? Nie mamy alternatywy, bo twórcy Medal of Honor nie chcą iść w wojnę światową. Mieliśmy polski produkt typu Enemy Front, który no nie do końca okazał się jakiś taki dobry. Brakuje tych wątków po prostu. Ale mi się wydaje, że gra o tematyce II wojennej zawsze będzie miała branie. Tylko naprawdę, trzeba to po prostu zrobić takim fajnym po prostu podejściem, żeby zrobić po prostu kampanię popularną. Skupić się na tym single playerze, nie traktować tego jako, nie wiem, samouczek, poradnik, jako trening do multiplayer, tylko po prostu naprawdę się na tym skupić, zrobić to po prostu porządnie. Wydaje mi się, że wtedy miałoby to po prostu rację bytu i zrobić taką grę z kampanią fabularną, która by przedstawiała różne wątki, lepsze, gorsze, ale po prostu w taki sposób, nie, że trochę tu, trochę tam, tylko by się po prostu skupiła porządnie na kilku wątkach i była taką grą fabularną, nie wiem, od 8 do 14, 15 godzin, że byłaby po prostu takim dobrym tytułem, a nie tak jak te Call of Duty, które mimo oprawy graficznej, dźwiękowej, grało się to bardzo przyjemnie, grało się to bardzo fajnie, ale ta kampania ile trwała? 5 godzin? 6 godzin? No to jest... To jest małe. A nieraz okazuje się, że Call of Duty ma Activision i twórcy Call of Duty mają pomysł na
na dobrą fabułę. W takich rzeczach. Tylko rodzi się po prostu ten problem, że to jest dobra fabuła, dobra kampania, ale po prostu na kilka godzin, na krótką po prostu zabawę i to jest takie po prostu, bym powiedział, smutne, złe i tak dalej. Może kiedyś po prostu doczekamy się fajnego tytułu, no ale od takich twórców jak Activision, bo plany na przykład związane przez Enemy Front, plany były po prostu ambitne, ale realizacja tego projektu no wyszła trochę kiepsko i gra świata po prostu nie podbiła. A tu patrząc na to, że Activision no, ma jakąś renomę i oni wybili się na seriach drugowojennych, no to wydaje mi się, że gdyby po prostu zrobili kolejny tytuł po II wojnie światowej, no to byłoby po prostu na to branie. Takie jest moje zdanie. Więc powoli możemy przejść do takiego podsumowania. O. Skończyło się to, szanowni państwo. Cała gra się zakończyła i no co mogę powiedzieć? Tytuł fajny, ciekawy, ale krótki. Czy warto zagrać? Jeżeli ktoś lubi serię Call of Duty, no to tak. To bym powiedział, że tak. Jeżeli ktoś lubi II wojnę światową, to też można zagrać. Ale tak jak mówię, fajne pod względem dźwiękowym, wizualnym, fajny wątek ze Stalingradem, niektóre fajne wątki po prostu historyczne, ale no jest jeden mały niedosyt, bo gra jest po prostu krótka, bym powiedział, że za krótka. Mogę tylko na pożegnanie, mogę tylko podziękować wszystkim osobom, które były obecne na live'ach z Call of Duty, które oglądały, zostawiły łapki, udzielały się po prostu na czacie w trakcie tych streamów. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Możecie pisać po prostu, jakie macie pomysły na kolejne serie fabularne na kanale i pisać, czy po prostu taką serię chcielibyście zobaczyć w formie live, czy w formie materiałów. No, tyle ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie. No i mogę tylko jeszcze na pożegnanie zachęcić do subskrypcji kanału. Jak chcesz, to zasubskrybuj. Jak nie chcesz, to nie subskrybuj. No tyle mogę po prostu powiedzieć. No, to cię po prostu nic nie kosztuje, a dla mnie to będzie po prostu duże znaczenie, bo wpływa to po prostu na rozwój tego kanału. No to dzięki serdecznie jeszcze raz. Miłego wszystkim życzę i do następnego, nie wiem, materiału, live'a, ale na pewno do następnego spotkania na tym kanale. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, siemano. I'm sorry.